Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Dziś gościem programu Michał Jaros, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim Państwu. Panie pośle, przed nami ostatni tydzień kampanii. Co się może jeszcze zmienić, co się może zdarzyć? W ostatnich tygodniach kampanii rzeczywiście jest tak, że wyborcy decydują się o tym, na kogo oddać swój głos. Ta grupa niezdecydowanych jest, zawsze jest taka część elektoratu, który powiedziałbym jest bliżej określonych opcji politycznych, ale się jeszcze do końca nie określił i to w ostatnim tygodniu podejmuje decyzję. W związku z tym te działania kampanijne w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach, do ostatnich godzin są najbardziej intensywne. Natomiast myślę, że to już ta końcówka, czyli ostatnie dwa dni, to już jest większość osób już jest zdecydowana i wtedy tylko i wyłącznie wybierają sobie kandydata, ale jeśli chodzi o opcję polityczną, to już są zadeklarowani. A pan jak zamierza wykorzystać te ostatnie dni do ciszy wyborczej? Tak jak wykorzystuję to od samego początku kampanii wyborczej, czyli na rozmowie z mieszkańcami i mieszkankami mojego okręgu wyborczego. Nie ukrywam, że to jest duży okręg wyborczy, bo to jest okręg bardzo zróżnicowany, bo to jest duże miasto, metropolia Wrocław i miasta okalające, gminy okalające Wrocław, takie jak chociażby Kąty Wrocławskie, Miękinia, Czernica czy Długołęka, Bielany Wrocławskie, w studiu, w którym jesteśmy w tej chwili, chociaż to są inne gminy, to jednak mimo wszystko nie czujemy, że nie mają tych samych problemów, co powiedzmy mieszkańcy Wrocławia, dlatego że żyjemy w ramach jednego wielkiego tworu, który dzisiaj nie jest nazwany metropolią, ale przecież wiemy, że to jest metropolia, aglomeracja i też są zupełnie inne problemy mieszkańców powiatu górowskiego. A co pan słyszał od tych mieszkańców w trakcie rozmów? No, panie redaktorze, no przede wszystkim jeśli chodzi o Wrocław, to wiele osób narzeka na to, że Wrocław fajnie rozwija się, pensje no mogłyby szybciej rosnąć, szczególnie tych osób, które najmniej zarabiają. Natomiast największym problemem Wrocławia dzisiaj to są rzeczywiście korki i wiele osób mówi, no musicie wesprzeć samorządowców w tym, żeby ten problem rozwiązać. I rzeczywiście jest tak, że nie możemy zostawiać tego problemu tylko i wyłącznie prezydentowi miasta, radnym miejskim, nawet radnym województwa, dlatego że tu musi być pełna współpraca. Potrzebujemy ustawy metropolitalnej, potrzebujemy powołać Wrocławski Związek Metropolitalny. To jest wyzwanie na najbliższe lata dla Wrocławia, dla wszystkich mieszkanek, mieszkańców całej aglomeracji wrocławskiej, całej metropolii wrocławskiej. My taki projekt już złożyliśmy w Sejmie 27 stycznia 2018 roku. Do tej pory nie został rozpatrzony przez marszałka wcześniej Kuchcińskiego, teraz panią marszałek Witek. Nikt się tym projektem nie zajął, a ten projekt jest bardzo ważny. To nie tylko 200 milionów złotych na rocznie, na inwestycje, dodatkowe pieniądze dla związku, dla samorządowców, na realizację inwestycji, na wspólne planowanie transportu, na jeden bilet aglomeracyjny, bardzo ważny we Wrocławiu, ale też bardzo ważny na przykład w Jordanowie Śląskim. Nigdy nie zapomnę rozmowy, którą miałem z jednym z radnych, który mówi, że jego córka codziennie dojeżdża do Wrocławia do szkoły. Mówi, są trzy autobusy, one odjeżdżają w perspektywie od siebie tak oddalonej o 10-15 minut. Mówi, nie musi, czasami nie zdąży na jeden, ale jak nie zdąży na jeden, to musi kupić bilet, bo bilet na ten inny autobus, dlatego że bilet okresowy, bilet miesięczny ma na inny autobus. Przecież można by było mieć jeden bilet, którym siadamy do PKS-u, który dowozi nas do Wrocławia, do pociągu, który dowozi nas do centrum Wrocławia, dalej się przesiadamy na MPK. Jeden bilet, który załatwiałby wiele problemów. To są wyzwania, przed którymi stoją mieszkańcy aglomeracji. Oczywiście mieszkańcy Góry, na przykład mieszkańcy Wąsosza, mają problem taki, że na przykład Ochotnicza Straż Pożarna, która wyjeżdża do ponad 100 interwencji rocznie, nie dostała wozu, chociaż miała już go zatwierdzonego, a na przykład dostali go strażacy z gminy Niechlów, gdzie tych wyjazdów mają 10. W związku z tym no jest taka różnica, takie marnotrawienie pieniędzy. No mało kto wie, ale w jednej w gminie Niechlów pracuje zięć pewnej byłej pani minister, obecnej pani marszałek Sejmu. Z sondaży, panie pośle, wynika jednak, że przez 4 najbliższe lata znów będziecie w opozycji. Panie redaktorze, poczekajmy na ostateczny sondaż, a ten sondaż to jest wynik wyborów. Ja zawsze podchodzę z dużą pokorą nawet dla tych sondaży, które dają nam wzrosty poparcia, wysokie poparcie, dlatego że na koniec nie wiemy, czym się nie wiemy, jak ostatecznie zadecydują wyborcy.
w dniu wyborów, bo to czasami jest tak, że może ktoś się wydawać pewniakiem, a nagle okaże się, że tych wyborów nie wygrywa. Wiele takich przypadków było. A jak opozycja chce pokonać PiS, skoro brakuje wam takiej jedności? Ale w jakim sensie jedności brakuje? No jest osobny blok Koalicji Obywatelskiej, jest osobny blok Koalicji Polskiej, SLD. No to, panie redaktorze, no myśmy chcieli. To Platforma Obywatelska, która jest tą najsilniejszą, najmocniejszą partią opozycyjną, parlamentarną i też ma najwięcej, skupia w sobie najwięcej osób, które ją popierają. Mówię oczywiście o wyborcach, mam najwyższe notowania ze wszystkich partii opozycyjnych. To na Platformie leżało, ciążyło jak gdyby poprowadzenie opozycji w wyborach. To udało się stworzyć wielką koalicję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no ale w wyborach do polskiego Sejmu tej opozycji wielkiej się nie udało zrobić i szkoda. Opozycja zjednoczona, oczywiście można byłoby próbować nas jakoś rozbijać różnym przekazem, bo przecież poglądy ludzi z, mimo wszystko na przykład z Zielonych i z PSL-u, pomimo tego, że dwie partie charakteryzują się zielonym kolorem, to jednak mimo wszystko się znacznie różnią. Ale jednak jest ten wspólny mianownik, udało nam się wypracować to minimum programowe. Też chcemy zdrowej żywności, Zieloni i PSL. No nie udało się tego zrobić przy wyborach do polskiego Sejmu. Ja tego na tym bardzo ubolewam i żałuję. Jesteśmy rozbici przy wyborach. Zobaczymy, jak ostatecznie to się skończy przeliczeniu głosów. To o programie za chwilę. Co koalicja zyskała na zmianie kandydata na premiera? No przede wszystkim myślę, że dla wielu, przede wszystkim dla PiS-u to jest duże zaskoczenie. PiS przygotował całą strategię ataku na Grzegorza Schetynę i robił to od dłuższego czasu. Zmiana lidera na liderkę w tych wyborach, postawienie na Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydata Koalicji Obywatelskiej na premiera, to była bardzo racjonalna, rozsądna, ale też wymagająca porzucenia własnych ambicji decyzja Grzegorza Schetyny. I chylę przed nim czoła. Ja też miałem taką sytuację, że musiałem zrezygnować z własnych ambicji. Proszę mi wierzyć, niełatwo się rezygnuje z własnych ambicji, ale polityka, ta odpowiedzialna polityka wymaga od nas odpowiedzialności za wszystkich, nie tylko za swoje własne prywatne ambicje. A nie uważa pan, że ta zmiana troszkę za późno nastąpiła? Można było oczywiście zrobić ją szybciej, ale zwróćmy uwagę na dynamikę sytuacji. Najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego. Długie negocjacje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zakończone wspólnymi listami. Potem długie negocjacje przy wyborach sejmowych. No do samego końca liczyliśmy na to, że się razem jakoś dogadamy i stworzymy jeden blok koalicyjny. Nie udało się tego zrobić. W związku z tym ten czas był, tego czasu nie było tak dużo jak przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale w ogóle po prostu było go bardzo mało. I w ostatniej chwili decyzja. Uważam, że dobrze, że zapadła. Jeżeli przyniesie, mam nadzieję, pozytywne tego skutki. A efekt Kidawy-Błońskiej już jest widoczny? Ja myślę, że widzieliśmy go w sondażach. Przede wszystkim pani marszałek Kidawa, która jest wrocławianą bardziej znana niż była do tej pory. Przecież tutaj przez pewien okres czasu przebywała. Miała startować, miała prowadzić listę we Wrocławiu. Rozmawialiśmy wielokrotnie z panią marszałek i myślę, że to jest osoba niezwykle ciepła, niezwykle miła, niezwykle dobrze odbierana przez wielu wyborców i mam na myśli również wyborców PiS-u. Nie ma w stosunku do niej wielkiej agresji. W związku z tym, i to też było zaskoczenie, bo PiS nie był w stanie przygotować odpowiedniej narracji na panią marszałek. W związku z tym to jest osoba, która łączy, nie dzieli. Dzisiaj Polacy, wbrew temu, co niektórzy komentatorzy mówią, że jest wielkie plemię pro-PiS i anty-PiS, to mogę powiedzieć na koniec, że to, ten podział na te dwa plemiona jest taki, dwie grupy zwalczające się, nie lubiące się, że on na sam koniec jest taki, że wiele z tych osób, zwolenników, przeciwników PiS-u, bądź zwolenników koalicji, bo to też nie zawsze idzie w parze, ale wielu z tych zwolenników chciałoby spokoju, chciałoby normalności, chciałoby takiej Polski, której się nie kłócimy. I myślę, że pani marszałek Kidawa-Błońska jest taką kandydatką na premiera, która mogłaby połączyć tych wyborców, która
mogłaby pogodzić dwie zwaśnione strony. Mówię oczywiście przede wszystkim o wyborcach. Nie jest osobą, która charakteryzuje się jakąś nadmierną agresją, bądź nie jest tak też postrzegana. Jest postrzegana jako osoba, która buduje, która łączy, która jest tą osobą, która rozstrzyga spory nie na korzyść jednej strony, bo to widzimy w Sejmie, tylko prowadzi dyskusje i obrady w sposób taki bardzo elegancki, wymagający wysokiej kultury politycznej. I uważam, że w Polsce potrzebujemy takich polityków, którzy kierują się wysoką kulturą polityczną, kulturą osobistą, ale też potrafią rezygnować z własnych ambicji, jak chociażby Grzegorz Schetyna. Prezentowana czy też przedstawiana w lipcu szóstka Schetyny jest jeszcze aktualna? Jak najbardziej. Mam coś zmienić? Cicho w mediach, cicho. Nie, wręcz przeciwnie. My, panie redaktorze, codziennie my staramy się mówić o naszych punktach programu. To może inaczej. To, co się zmieni, jeśli zakładając, że to wy wygracie wybory? Co się zmieni? Tak. No przede wszystkim zaczniemy od tego, co jest naszym priorytetem. Może inaczej. Te sześć punktów, one są bardzo ważne. Ja mam swoje trzy, które są mi bardzo bliskie. O żadnym nie zapominamy, ale wymienię o tych trzech, które są dla mnie istotne. Pierwszy punkt to przede wszystkim podwyższenie pensji, nie poprzez podwyższenie pensji minimalnej, chociaż chciałem powiedzieć, że za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pensja minimalna wzrosła w sposób znaczny. O dokładnie, panie redaktorze, mam tutaj zapisane o 814 zł, z 936 do 1750 zł. Za rządów PiS-u wzrosła o jedyne 28 zł. To jest do sprawdzenia. To jest ta wiarygodność, o której podważana wiarygodność Platformy, a ja mówię, tak, to myśmy zrobili. Wracając do pensji. Zapowiedź jest podwyższenia do 4000 zł brutto. Przede wszystkim, panie redaktorze, dla tych osób, które zarabiają do 4500 zł brutto, chcemy obniżać podatki. Te osoby, które najmniej zarabiają, powinny mieć większe możliwości wydawania swoich pieniędzy. Nie poprzez to, że państwo im przekaże te pieniądze, tylko dlatego, że zostaną po prostu te pieniądze w ich portfelach. To jest dla nas ważne. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt dla mnie bardzo istotny, chociaż nie mam potrzeb dzisiaj związanych ze służbą zdrowia, ale wiem, że wiele Polek i wielu Polaków oczekuje poprawy służby zdrowia. Kolejki do lekarzy specjalistów, kolejki i oczekiwania na SOR-ach się wydłużyły, a nie skróciły. Na Dolnym Śląsku średni czas oczekiwania na SOR-ze, licząc jeszcze nagłe przypadki, jest między 4 a 6 godzin. Wiemy o tym, każdy w naszej rodzinie, panie redaktorze, i wszyscy państwo mieliście w swoich rodzinach albo sami doświadczyliście długiego oczekiwania na SOR-ach, trwającego po kilka, a nawet kilkanaście godzin. No tak, ale wy chcemy mówicie to skrócić do godziny. 60 minut właśnie 60 minut. Na SOR i 21 dni do lekarza specjalisty. I to jest do zrobienia, panie redaktorze. Sposób? W jaki sposób? No, chociażby jeśli chodzi o SOR-y. Przede wszystkim to, co było za naszych czasów, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, czyli wprowadzona nocna i świąteczna opieka zdrowotna, gdzie dyżuruje nie dwóch, a czterech lekarzy, gdzie można robić badania rentgenowskie i badania laboratoryjne. Teraz tego nie można. Poza tym świadomość, panie redaktorze, że na SOR-ze zgłaszajcie się tylko z nagłymi przypadkami, a jak nie możecie czegoś załatwić w swoim POZ-cie, w swojej przychodni lekarskiej, to jeżeli macie poważne zagrożenie życia, to wtedy jedziecie na SOR, a jak nie, do świątecznej, nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. Myśmy to wprowadzili, to działało, mogłoby działać jeszcze lepiej. No i co ważne, panie redaktorze, oczywiście lekarze, ratownicy medyczni powinni więcej zarabiać, ale co jest moim zdaniem istotne, nam brakuje w tej chwili łóżek na oddziałach geriatrycznych i łóżek na oddziałach internistycznych. I to jest moim zdaniem dzisiaj wyzwanie, przed którym stoimy. I w ten sposób możemy skrócić czas oczekiwania na SOR-ach. A jak skrócić czas oczekiwania z kilku lat nawet do 21 dni do lekarza specjalisty? To jest kwestia, panie redaktorze, nie tylko dobrej organizacji, ale zainwestowania środków i to jest proces, który będzie do zrealizowania nie w miesiąc, dwa, tylko. Czy w rok, czy dwa. To jest proces, który będzie musi trwać kilka lat. Musimy mieć więcej lekarzy, musimy usprawnić system, tak samo jak i kwestia bilansu 50-60-latków. To są bardzo ważne kwestie ze względu na to, że w momencie, kiedy wyłapujemy chorobę na tym wczesnym stadium, diagnozujemy ją, to łatwiej ją wyleczyć. Ta wyleczalność jest większa i też koszty z tego tytułu są mniejsze. To jest moim zdaniem wyzwanie, przed którymi stoimy. To drugi z tych trzech punktów, o których pan wspomniał. A trzeci punkt, to oczywiście czyste powietrze, walka ze smogiem, a także woda, której, jak widzimy, w Polsce brakuje coraz bardziej. Niektóre gminy to odczuły, jak chociażby Sobótka na Dolnym Śląsku, że w pewnym momencie zabrakło jej w kranach.
Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że zabraknie jej w kranach. Potrzebujemy rozwiązać ten problem systematycznie i systemowo. Nie rozwiążemy go tylko i wyłącznie w Sobótce czy w innych miejscach w Polsce, tylko potrzebujemy zwiększyć, ta mała retencja jest dosyć istotna. No, ja nie jestem specjalistą, nie wytłumaczę panu redaktorowi, natomiast kwestia smogu, no to przede wszystkim kwestia nas wszystkich, bo niestety problem smogu to nie jest tylko kwestia Krakowa, Wrocławia, to jest problem wszystkich miast i nie tylko tych dużych, ale również tych mniejszych. Generują oczywiście samochody smog, czyli potrzebujemy postawić na transport publiczny, to o czym mówiłem w przypadku tego dla mnie ważnego projektu, czyli Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, który wspierałby ten transport publiczny. Ale co ważne, panie redaktorze, jeszcze wymiana oczywiście pieców we Wrocławiu, kilka tysięcy pieców, które trzeba wymienić, pieców węglowych, które są czasami opalone byle czym. Chyba kilkadziesiąt. No, wydaje mi się, że około 20 tysięcy, a może i więcej. To jest kwestia inwentaryzacji. Ta inwentaryzacja trwa. Trzeba wspierać miasta nie tylko w inwentaryzacji, ale w wymianie. I ważne, panie redaktorze, żeby na koniec nie zostawić mieszkańców i mieszkanki samych sobie. To znaczy wymienimy piec węglowy na piec gazowy i nagle nam wzrastają rachunki. Tych najbiedniejszych też trzeba wesprzeć, żeby chcieli wymieniać te piece, żeby to nie było tak, że wymienią piec i nagle będą myśleli o tym, żeby wrócić do piecu węglowego, bo to węglowe ogrzewanie swojego mieszkania panie było tańsze. Panie pośle, na koniec chciałbym, żebyśmy przeszli jeszcze na moment do pierwszego punktu, szóstki Schetyny. Co się kryje pod pojęciem odnowa, akt odnowy demokracji? Akt odnowy demokracji, szereg ustaw, które zgłosimy, no to jest jeden z tych punktów dotyczących wolności i demokracji w Polsce. Akt odnowy demokracji to jest szereg ustaw, które cofają niektóre propozycje PiS-u, które poszły za daleko. Za daleko nie tylko kultury politycznej, ale też za daleko takiego momentu, gdzie możemy mieć problemy w przyszłości z praworządnością, bo każda władza chce mieć, każdy polityk. Kilka przykładów proszę podać. Na przykład pierwszy przykład, który jest dla mnie istotny, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To musi być niezależne. Kwestie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Opublicznienie tej listy, która niby została, tych osób, które zostały wybrane. To są dla nas kwestie fundamentalne, o które będziemy walczyli i które będziemy chcieli zmienić jako z pierwszych oczywiście. To nie jest tak, że przyjdziemy, jeżeli wygramy wybory, rozpocznie się posiedzenie Sejmu, na pierwszym posiedzeniu Sejmu zmienimy te kwestie. Nie zmienimy tego na pierwszym posiedzeniu Sejmu, ale w pierwszym miesiącu, w pierwszych dwóch miesiącach te wszystkie złe zmiany, które zaszły w obszarze prawa, czy powiedzmy podchodów pod konstytucję, zmienimy i wprowadzimy na nowe tory, na lepsze tory. Nie tylko zostawimy to tak, jak było, ale przede wszystkim usprawnimy system sądowniczy. Ważne jest, panie redaktorze, że trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostało zaprzysiężonych. I to jest moim zdaniem dzisiaj olbrzymi problem, ponieważ trzech dublerów sobie funkcjonuje w Trybunale Konstytucyjnym. Panie pośle, to na koniec wybory 13 października. Jakiej frekwencji się pan spodziewa? Panie redaktorze, spodziewam się frekwencji i życzę Polakom, żeby była jak najwyższa. Jeżeli będzie powyżej 50%, to będzie duży sukces, ale wierzę w to, że będzie około 60%. Tyle Michał Jaros, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie panie redaktorze, dziękuję wszystkim państwu. Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia.